Szanowni Państwo, cieszymy się bardzo, że tak gorąco powitali Państwo naszych gości. Proszę zająć miejsca ci, którzy je mają. Jest nam bardzo smutno, że tak wiele osób będzie musiało w dość trudnych warunkach uczestniczyć w dzisiejszym wykładzie, ale jak wiemy, na Politechnice Lubelskiej większej auli niż ta nie ma. Życzyłbym Politechnice, żeby miała większą aulę i wtedy z trudnością będzie łatwiej. Może kiedyś to się uda. A dzisiaj chciałbym bardzo serdecznie Państwa powitać na pierwszym spotkaniu w Czechnicy uruchomionej przez Ruch Społeczny imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego na Lubelszczyźnie. Jesteśmy zorganizowani po to, aby dać Państwu szansę uczestniczenia w poważnych debatach dotyczących ważnych spraw naszej ojczyzny, naszego państwa, w imię tych wartości, tej aksjologii, która przyświecała świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, do czasu tej pamiętnej, przez nas nigdy niezapomnianej katastrofy, jaka zdarzyła się 10 kwietnia 2010 roku w drodze do Katynia. Szanowni Państwo, witamy Państwa w imieniu Ruchu Społecznego imienia Lecha Kaczyńskiego razem z panem prezesem doktorem Januszem Mazurkiem, który będzie mi towarzyszył w prowadzeniu tego spotkania. Natomiast poznam także Marek Krakowski i Lidia Galińska, którzy tworzą razem z nami zarząd tego stowarzyszenia. Tutaj pozwolę sobie szczególne słowa wdzięczności za dzisiejsze spotkanie skierować do nieobecnej dzisiaj z nami pani doktor Ewy Kurek, która tak się szczęśliwie składa, zna państwa Gniędów, dzięki czemu mieliśmy pewną łatwość w obsłudziu trochę kalendarza u państwa, dlatego że zechcieli, będąc w Polsce, przyjąć nasze zaproszenie do Lublina, za co jesteśmy im ogromnie, ogromnie wdzięczni. Witam więc bardzo. Oboje z Państwa tutaj z nami obecnych, szczególnie dlatego, że nie tylko nam towarzyszą, ale zechcieli swój czas poświęcić po to, aby przekazać nam swoją ogromną wiedzę na temat, który dzisiaj porusza opinię publiczną w Polsce i nie tylko w Polsce. Na temat, który ciągle bije w naszych sercach, a który chcielibyśmy rozpoznać umysłem. Dlatego pomysł na spotkanie właśnie tutaj w Świątyni Nauki, na Politechnice, właśnie na Wydziale Mechanicznym. Szanowni Państwo, żeby nie zajmować czasu, za chwilę przejdziemy do części prezentacyjnej. Ona będzie się składała z dwóch etapów. W pierwszym pani mecenas Maria Szonert-Binienda wprowadzi nas w tematykę, która następnie zostanie podjęta przez pana profesora Wiesława Biniendę. Przedstawię Państwu w kilku zdaniach pana profesora. Widzę, ze względu na frekwencję, że zdecydowana większość tu obecnych wie, kim jest pan profesor, bo pewnie niekoniecznie przyszłaby na to spotkanie, gdyby nieznana była ta osoba. Tym niemniej myślę, że pewne cechy pana profesora warto podkreślić w kontekście pewnych wydarzeń, z którymi mamy w Polsce dzisiaj do czynienia, a jest to rzecz, z którą trudno się pogodzić. Otóż próbuje nam się robić często wodę z mózgu po prostu, przedstawiając tych Państwa, którzy pracują w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych jako ekspertów wybitnych, a tych wszystkich, którzy ośmielają się mieć poglądy oparte na wiedzy, odmienne niż to, co wynikałoby z raportów Amodiny czy Millera, za kontrowersyjny, żeby nie użyć innych epitetów, którymi czasami niestety wybitni naukowcy są etykietowani. Powiem więc kilka zdania, bo może panu profesorowi nie będzie zręcznie o tym mówić, że Wiesław Kazimierz Binienda jest doktorem inżynierii mechanicznej, profesorem, wykładowcą i dziekanem, mówiąc po polsku, Wydziału Inżynierii Cywilnej w Kolegium Inżynierii University of Akron w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego Journal of Aerospace Engineering, wydawanego przez American Society of Civil Engineers, współdyrektorem Gas and Turbine Research and Testing Laboratory University of Akron, autorem licznych publikacji naukowych. W ubiegłym roku, jak podaje Wikipedia, 79 tych publikacji, nie wiem, czy pan profesor pamiętał, że aż tyle. Specjalizuje się w inżynierii materiałowej, metodach obliczeniowych w fizyce ciała stałego i ich zastosowania w lotnictwie i astronautyce.
laureat wielu nagród, w tym przyznawany przez NASA, z którą to agencją współpracuje od lat, prowadzący badania finansowane przez granty NASA. Można by tych cech przypominać sporo, ale ze względu na upływający czas wydaje mi się, że nie ma co przekonywać tu zgromadzonych, że mamy do czynienia z wybitnym fachowcem, którego opinie opierają się na ugruntowanej wiedzy naukowej. Jeżeli można, to przekażę teraz głos pani Marii. Pani mecenas, proszę bardzo. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Ponieważ mój mąż będzie mówił ściśle na temat naukowy, związany zresztą z profilem wydziału, który nas tutaj gości, ja pozwoliłabym sobie odnieść się do kwestii absolutnie podstawowych, w kwestii katastrofy smoleńskiej. Jestem z zawodu prawnikiem i tematyka prawnicza śledztwa smoleńskiego. Jest to osobny, ogromny temat, do którego jeszcze nie dotarliśmy, który jest przed nami i nas czeka. Do tego króciutko nawiążę na koniec. Niemniej chciałam rozpocząć naszą dyskusję dzisiaj, naukową dyskusję, zwróceniem uwagi na problem. Problem, z jakim się spotykamy. Mianowicie praktycznie mamy całą masę różnych faktów, opinii i wręcz insynuacji, które przebijają się w naszej przestrzeni publicznej od ponad 3 lat. I w związku z tym ja bym to nazwała, że stan naszej świadomości społecznej jest tak zwaną totalną dezinformacją. I dlatego chciałabym rozpocząć naszą dyskusję zwróceniem uwagi na kilka absolutnie podstawowych, fundamentalnych faktów związanych z katastrofą smoleńską, które zresztą były inaczej przedstawiane natychmiast po katastrofie i do dzisiaj są zakłamywane w przestrzeni publicznej. Mianowicie chciałabym, żebyśmy mogli osiągnąć taki poziom zrozumienia, gdzie wszyscy zgodzimy się z tym, że kapitan Protasiuk i załoga Tupolewa w dniu 10 kwietnia nie zamierzała lądować. Kapitan Protasiuk jasno i wyraźnie wydał komendę na wysokości 100 metrów. To była wysokość decyzyjna, do której piloci są uprawnieni do zejścia. Na wysokości decyzyjnej kapitan Protasiuk podjął decyzję odejścia na drugi krąg. Odchodzimy. Tę decyzję kapitana Protasiuka powtórzył drugi pilot Grzywna. Odchodzimy. W związku z tym wszelkie spekulacje, że wbrew wydanej komendzie odchodzimy, oni jednak lądowali, są nieuprawnione na dzień dzisiejszy, ponieważ stenogramy jasno mówią, że taka komenda padła na właściwej wysokości, została zrozumiana i powtórzona przez drugiego pilota. Także bardzo proszę, jakakolwiek dyskusja w temacie, czy nurkowali, jak szybko, gdzie tej ziemi szukali, muszą być dyskutowane w kontekście zapisu z transkryptu. Odchodzimy. Chciałabym, żeby to do nas wszystkich dotarło. To jest fundamentalne. Teraz drugi element, który jest tak strasznie dla nas Polaków bolesny, to jest koncepcja, jaka została zaproponowana konferencji prasowej, kiedy Federacja Rosyjska przedstawiała końcowy raport. Jaka była konkluzja? Konkluzja była taka, że niedoświadczony pilot pod presją pijanego generała, również w wyniku ingerencji nieodpowiedzialnego prezydenta, lądował za wszelką cenę. Jednak chciałam jeszcze ostatnią kwestię sygnalizować. Problematyka podstawy prawnej badania śledztwa smoleńskiego. Chciałabym, żebyśmy sobie jasno zdali sprawę. Po pierwsze, że konwencja chicagowska, na którą bardzo często się oficjalne media powołują, nie stosuje się do lotu Tupolewa w dniu 10 kwietnia 10 roku. Dlatego, że to jest lot państwowy, a konwencja chicagowska stosuje się do lotów cywilnych. W związku z tym ten wypadek nie podlega jurysdykcji konwencji chicagowskiej. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Ktokolwiek będzie dalej insynuował, że śledztwo jest prowadzone według konwencji chicagowskiej, kłamie jasno i wyraźnie. Okay?
Natomiast co się dzieje, to rząd polski godzi się na to, żeby wypadek, żeby śledztwo katastrofy smoleńskiej było prowadzone nie według konwencji, nie według reżimu prawnego międzynarodowej konwencji, tylko poza reżimem konwencji chicagowskiej, ale zgodnie z procedurami załącznika 13, który daje pewne standardy prowadzenia śledztwa. Ale jesteśmy poza nawiasem prawa międzynarodowego i to sobie trzeba jasno powiedzieć. I w momencie, kiedy ta informacja wypłynęła na światło dzienne, że nie według konwencji chicagowskiej, tylko według załącznika proceduralnego i bez możliwości egzekwowania należytego prowadzenia śledztwa i bez możliwości odwoływania się gdziekolwiek, krótko mówiąc, licząc na dobrą wolę Federacji Rosyjskiej. Taki jest stan prawny na dzień dzisiejszy przeprowadzonego śledztwa katastrofy smoleńskiej. Bez podstawy prawnej, w luce prawnej, licząc na dobrą wolę Federacji Rosyjskiej. A teraz chciałabym oddać głos profesorowi Binienda i przechodzimy do części technicznej. Dziękuję bardzo. Witam Państwa. Jest mi bardzo miło przyjechać do Lublina w śnieżny dzień, trochę mroźny, trochę było ślisko, ale szczęśliwie żeśmy dobrnęli tutaj do Państwa. Jest mi bardzo przykro, że nie ma miejsca dla wszystkich, abyście Państwo wygodnie usiedli i wysłuchali mnie, no, ale mam nadzieję, że mimo wszystko ten Państwa wysiłek będzie coś warty. A tak jak zostałem przedstawiony, za co bardzo dziękuję serdecznie. Przede wszystkim chciałbym podziękować tutaj Politechnice Lubelskiej za miłe przyjęcie. Czuję się zawsze na Politechnikach bardzo dobrze, no bo sam skończyłem Politechnikę Warszawską, także jest to miejsce, gdzie po prostu każdy absolwent, gdziekolwiek na świecie jest, czuje się u siebie w domu. Chciałem Państwu dzisiaj przedstawić oczywiście ten temat, który jest na ekranie. Posłużę się głównymi punktami, jakie tutaj są zaznaczone. Najpierw będę mówił o analizie uderzenia samolotu Tu-154M w Brzozę. Następnie przedyskutuję upadek pionowy kadłuba tego samolotu do góry kołami w różnej konfiguracji. Następnie w trzecim punkcie założę, że cały samolot jako niezniszczony uderza w miękką ziemię w pozycji z kołami do dołu i do góry, żeby przeanalizować wszystkie etapy, jakie są stwierdzone w komisji MAK-u czy w komisji Miller. Ideą tej pracy była weryfikacja. Weryfikacja tez, konkluzji, jakie komisja MAK czy komisja Millera założyły. Ja zawsze na początku zakładałem, że oni mają rację i patrzyłem, czy zachowanie się materiału, opisy matematyczne tego zachowania, fizyka zachowania się struktur samolotów w takiej sytuacji, drzewa na przykład, albo ziemi, czy innymi słowy ta rzeczywistość, która jest opisana numerycznie, potrafi uzyskać taki rezultat, jaki widzimy na zdjęciach, w opisie tych raportów. Przypomnę Państwu oczywiście pierwszy punkt, który jest napisany w sekcji 3.1.69, który mówi, że samolot uderzył w 30 do 40 cm brzozę na wysokości, załóżmy 5 metrów, tak było na początku. Co ciekawe, że w zeszłym tygodniu myśmy się dowiedzieli z prokuratury, że to już nie jest 5 metrów, teraz już jest 9 metrów. Także te fakty zmieniają się nawet 2,5, prawie 3 lata od tego momentu. Właśnie dlatego za każdym razem, kiedy tylko mam okazję, to
na forach radia, telewizji czy gdziekolwiek mogę, zapraszam ekspertów komisji Millera, czy teraz Laska, żebyśmy usiedli po prostu przy wspólnym stole, nie koniecznie ja z nim, ale raczej nasza grupa z jego grupą, i ustalili fakty. Drzewo zostało uderzone na wysokości 5 metrów. No tak myślałem, że taki jest fakt. Okazuje się, że już to nie jest fakt, to już jest 9 metrów. Czy jest fakt, że to drzewo miało 30 czy 40 centymetrów? No, okazuje się, że już nie jest 30 czy 40 centymetrów, tylko 15 albo 10 centymetrów. Także trudno mi po prostu zgadywać, bo to wygląda trochę śmiesznie, jeżeli nie potrafimy takich podstawowych faktów ustalić. No ale ja zawsze staram się powiedzieć, że jakiekolwiek te fakty będą, jeżeli one ustalimy je, to ja zgodnie z tymi faktami zrobię swoje symulacje, które są wykonane za pomocą programu, który został pierwszy raz zastosowany po katastrofie wahadłowca Columbia. Tam było też pytanie, okej, wszyscy widzieli, wahadłowiec się rozpadł w powietrzu, ale dlaczego? I to pytanie dlaczego, mogliśmy na nie odpowiedzieć właśnie za pomocą tej samej metodologii, jaką tutaj zastosowałem. Tą metodologię, jako członek konsorcjum Aerospace, czyli lotniczego, rozwinęliśmy przy współpracy NASA, FAA, Boeinga i wszystkich ogromnych firm lotniczych, jak GEAE, Honeywell, Williams, Rolls-Royce i tak dalej, przy funduszach wielomilionowych, 15-20 milionów dolarów. Celem tego było właśnie uzyskanie możliwości jak najdokładniej przeanalizować tak zwane problemy uderzenia wielkiej energii. No a teraz przejdźmy do sytuacji z 10 kwietnia 2010 roku. Tutaj widać linię tą czarną, po której samolot leciał. Tutaj jest pozycja tej tak zwanej słynnej pancernej brzozy. Widzimy, że ta linia jest około 50 metrów od linii, po której naprawdę powinien lecieć ten samolot, któremu mówiono, że jest na ścieżce. No nie był na ścieżce, no ale leciał tą trasą i coś się stało w tym miejscu. Coś gwałtownie zmieniło kierunek lotu tego samolotu. To widać na gołe oko, że tak powiem. Z punktu widzenia trajektorii pionowej Mach stwierdził, że ten samolot uderzył w tym miejscu, gdzie jest ta brzoza, na wysokości tych 5-6 metrów. Następnie wykreślił krzywą, tak jak tu widzimy, w ten sposób. Także ja będę interpretował tą krzywą. Jeżeli tu jest 6 metrów, no to każdy widzi, że to jest dużo mniej niż 6 metrów, to może jakieś 2 metry. I ten samolot, który jest 50 metrów długi, miał mieć w tym czasie 14 stopni podniesiony nos tego samolotu, czyli i wypuszczone koła, czyli najwyraźniej w tym momencie, w tym miejscu musiał już jechać po ziemi. I to grząskiej ziemi. No ale i to oczywiście po utracie 1/3 skrzydła, bo tak mówi raport. A następnie podrywa się do góry. Każdy mechanik może obliczyć przyspieszenia przy takim poderwaniu się, wiedząc, że odległość między tymi dwoma liniami na przykład jest 1 sekunda, odpowiada 1 sekundzie, ponieważ leci ten samolot 80 metrów na sekundę. Przyspieszenia w tym miejscu i tutaj, jeżeli byśmy obliczyli, to byłoby 8-10 g. No oczywiście to jest fizycznie niemożliwe. Czyli to już wskazuje, że ta trajektoria po prostu nie ma sensu. No to się pytamy, jeżeli to nawet student pierwszego roku mechaniki mógłby przeliczyć i stwierdzić, że to nie ma sensu, to po co to jest narysowane? Dlaczego musieli tak zrobić? Ta pancerna brzoza musiała być złamana w tym miejscu. W tamtym dniu miało to być 5-6 metrów, no dzisiaj już wiemy, że to jest
9 metrów, czyli trochę wyżej. Ale następnie jakoś musieli podnieść ten samolot na te 20-30 metrów, bo inaczej jakby się nie podniósł tam, to by się nie obrócił, nie zrobiłby tak zwanej beczki, bo te kikuty nawet, te skrzydła są przynajmniej jeszcze 12 metrów długie i gdyby chciał się obracać wcześniej, no to musiałby zaczepić o wszystko, o ziemię i na pewno by nie mógł jakoś przezroczyście, że tak powiem, przelecieć przez ten obszar. Profesor Nowaczyk za pomocą informacji z TAFSA, czyli sensora, który był na tym, w tym samolocie, twierdzi, że taka jest prawdziwa trajektoria. Na moje oko ta trajektoria wygląda dużo spokojniej. Jest płaska. Mówimy o samolocie, który ma 80 ton. 80 ton w ciągu jednej sekundy, drugiej sekundy nie podrywa się, nie opada, nie robi takich gwałtownych skręceń naturalnie. Jeżeli coś jest tak jak tutaj, to jest nienaturalne. To znaczy, że tam musiała być jakaś dodana ogromna energia do tego samolotu, która zrobiła gwałtowną zmianę kierunku lotu samolotu, który leci 80 metrów na sekundę. Każdy mechanik to wie. No ale obie te krzywe łączą się w tym samym miejscu, gdzie nastąpiło zatrzymanie całej elektryczności w tym samolocie. Czyli wszyscy się zgadzają, że samolot rozpadł się w powietrzu. Ale dlaczego się rozpadł w powietrzu? Tego nie tłumaczą. Gdybyśmy porównali zdjęcia satelitarne, to jest ten sam lot, to jest 10 kwietnia, tutaj jest z czerwca. Na tym samym rejonie widać lepiej drzewa, krzaki, jakie tam rosną. Tutaj tak dokładnie nie widać, dlatego pozwoliłem sobie to zdjęcie również zamieścić. No bo gdyby ten samolot rzeczywiście leciał na tej długości, na tej wysokości 2-3 metry, no to jak żyletka musiałby skosić to wszystko. Tutaj powinna być przesieka. Okay? A nie ma przesieki. To znaczy, że ten samolot jakoś pięknie przeniknął przez te wszystkie krzaki, przez te wszystkie drzewa, ich praktycznie nie uszkadzając. Tam są jakieś uszkodzenia, ale kilku krzaczków nie ma tej przesieki. Popatrzmy na proporcje tego samolotu do proporcji tego drzewa. To jest to drzewo. Wygląda jak zapałeczka w porównaniu z proporcją całego ogromnego 100-tonowego samolotu odrzutowego. Samolotu, który jest w stanie lecieć prawie 1000 km na godzinę. To znaczy, że konstruktor, który konstruuje ten samolot, zakłada tak zwany ciężar statyczny, czyli mówi, że chcemy skonstruować samolot na 110 ton w tym przypadku i na 1000 km na godzinę. Ten konstruktor musi wziąć pod uwagę tak zwane turbulencje, czyli ponad tak zwaną statyczny ciężar musi dodać tak zwany dynamiczny wskaźnik. Wiemy, jak latamy samolotami, że piloci czasami mówią do pasażerów, proszę zapiąć pasy, bo wchodzimy w okres turbulencji. Te turbulencje to są właśnie te dynamiczne obciążenia, które samolot i jego skrzydła muszą unieść. Wiemy, że w samolocie cały ciężar statyczny i dynamiczny jest unoszony przez skrzydła. Chcąc założyć najbardziej konserwatywnie parametry, przyjąłem, że drzewo w tym miejscu jest o 10% grubsze od największej grubości, jaka była podana w raporcie Maku. Czyli oni powiedzieli 30 do 40, to ja przyjąłem 44 cm. No i ponieważ nie było pewności, to robiłem obliczenia dla różnych długości końcówek, żeby upewnić się parametrycznie, czy dla jakiejś sytuacji, dla jakiegoś układu tego samolotu, jego pochylenia, nachylenia, kąta ataku,
ułożenia wzdłuż tego skrzydła. Czy jest jakiś przypadek, żeby to drzewo mogło się złamać, a w tym samym czasie oderwać to skrzydło? Moja dziedzina, moja wiedza jest w tak zwanych uderzeniach wielkiej energii i zachowania materiałów izotropowych, niezotropowych, w tym wypadku aluminium i drzewa. Wiedząc, że również aerodynamika, czyli obciążenia aerodynamiczne są ważne, poprosiłem eksperta w tej dziedzinie, który ze swoją grupą zrobił obliczenia ciśnień aerodynamicznych, które to ciśnienia mogliśmy dołożyć do naszego modelu. W ten sposób chciałem się upewnić, że mam wszystkie obciążenia, jakie mogą mieć wpływ na zachowanie się tego skrzydła, które może mogłoby się oderwać. Nie będę tutaj tłumaczył o wszystkich przypadkach, jakie żeśmy liczyli, tylko pokażę kilka symulacji. Tutaj widzimy, jak ten samolot uderza swoją krawędzią w to drzewo, no i co się dzieje. Samolot przelatuje, a drzewo jest przecięte. Tutaj czas jest pokazywany w sekundach. To całe przecięcie tego drzewa to są 0,02 sekundy. 0,02 sekundy to jest bardzo krótko. Zobaczmy bliżej, co się dzieje w tych 0,02 sekundach. Widzimy, jak blachy tej krawędzi przedniej są zniszczone, odfruwają w powietrze, fragmenty fruwają, ale ten przedni dźwigar swoją masywną dość strukturą potrafi przerąbać, jakby przełamać to drzewo. Takie parametryczne obliczenia zrobiliśmy dla widełek różnych grubości, dla różnych wytrzymałości i zawsze konkluzje są te same, jak tu Państwo widzicie. Dla wszystkich wypadków samolot przecina to drzewo. To by świadczyło, plus analizy fragmentów tego samolotu, to jest zdjęcie, jeden slajd z prezentacji profesora Obremskiego, który twierdzi, że ten kawałek aluminium, powłoki, z wyrwanymi nitami, z odkształceniami, tak wyglądającymi, jest dowodem na ciśnienie wewnętrzne, czyli na wybuch. To prawdopodobnie jest ten wybuch ze skrzydła, a podobne, to zdjęcie, które pokazałem, jest dowodem na wybuch w kadłubie. Czyli załóżmy, że nie było wybuchów. To co by się stało, gdyby ten samolot o całej masie uderzył w ziemię? To jest następny etap moich analiz. Znowu musiałem przyjąć modele, najnowsze modele, jakie zostały zbudowane. Dla różnych parametrów z kołami do dołu i z kołami do góry, dla okolicie uderzenia od 10 do 30 stopni zrobiliśmy takie obliczenia. Wszystkie symulacje, jakie zrobiłem, wszystkie analizy, jakie ja zrobiłem, jakie profesor Szuladziński, profesor Berczyński, schodzą się do ostatecznej konkluzji, że musiał być wybuch profesora Obremskiego, musiał być wybuch w skrzydle, musiałby być wybuch w kadłubie. Kształt tych części. Ten wybuch w kadłubie, co dr Berczyński zauważył, musiał oderwać ogon tego całego samolotu jeszcze w powietrzu, bo ogon tego samolotu ma niezgniecioną część, tak zwane bulkhead. I to są wnioski końcowe, które już w trakcie tej prezentacji opowiadałem. Chętnie odpowiem na pytania, oczywiście, tak jak żeśmy się umówili. Jeszcze raz dziękuję za przyjście i mam nadzieję, że nie było to nudne, co mówiłem. Dziękuję. Wrażenie ogromną dawką bardzo obiektywnych faktów, które poruszają do głębi. Natomiast ponieważ umawialiśmy się na 1,5 godziny wypowie akademickich,
meeting, te półtorej godziny się zbliża do końca, szkoda nam czasu na brawa, będziemy zadawać pytania, a pan profesor z pewnością te same odpowiedzi. Jest pytanie dotyczące zdjęć, które miała mieć NASA. Czy istnieją takie zdjęcia i czy one mogą być ujawnione 10 kwietnia? Panie profesorze? Tak, no ja muszę od razu z góry przeprosić, że nie będę w stanie odpowiadać na pytania, które nie są w mojej dziedzinie. Nie należą do mechaniki pękania dużej energii, do materiałów aluminiowych i drzewnych i kompozytowych. Proszę zrozumieć, że jako ekspert w tej dziedzinie nie mogę wychodzić poza swoją ekspertyzę. Oczywiście w tym wypadku mogę powiedzieć to, co wiem. A wiem tylko tyle, że jakie zdjęcia były, a to wszyscy Państwo wiecie, to były zdjęcia zrobione przez jakiegoś satelitę prawdopodobnie, a może jakiegoś tam szpiegowskimi metodami, które podobno były dane do pana Tuska, do rąk własnych. I one teraz gdzieś zniknęły, ale to tylko wiem tyle, co chyba wszyscy z gazet. W każdym razie nie były w pańskim posiadaniu. Nie, nie. Dobrze. Drugie pytanie jest takie. Jaki jest model zamocowania brzozy w podłożu oraz gdzie są środki masy brzozy dolnej, brzozy górnej oraz odłamka skrzydła? To tam nie powinny być. Okay, tak krótko odpowiem. Zamocowanie jest sztywne. Przy uderzeniu dynamicznym, które trwa 0,02 sekundy, szczerze mówiąc, nie ma znaczenia, jak jest umocowane to drzewo, bo ono jest przecięte szybciej niż te naprężenia, ta fala jest w stanie dojść do ziemi. To ci pytanie jest w ogóle poza merytoryczne, dotyczy podatków, nie wiem, urząd skarbowy się chyba pojawił. Czy profesor płaci podatki w Polsce? Ponieważ nie wchodzi to w zakres kompetencji mojego męża, a ja jestem prawnikiem, więc odpowiem na to pytanie. Po pierwsze, a jako osoba prywatna powiem, że pytanie jest niekulturalne i niezgodne z prawem, dlatego że jest to informacja prywatna. Ale chciałam dodać, że rozumiem, że za tym pytaniem kryje się pewna intencja, która często się powtarza i my jesteśmy w pełni świadomi tego. Mianowicie są insynuacje, że my na tym robimy jakiś nieprawdopodobny majątek i że jesteśmy opłacani przez ugrupowanie polityczne PiS. Więc chciałam jasno powiedzieć, proszę Państwa, że na tych badaniach i na naszym zaangażowaniu się w katastrofę smoleńską nie tylko, że nie zarobiliśmy ani jednej złotówki, ale włożyliśmy w to rzekę własnych pieniędzy, żeby była pełna jasność. Dobrze mieć prawnika w rodzinie, jak widać. Ja chcę potwierdzić jako organizator tego spotkania, że istotnie Państwo winien do mnie raczej dopłacać do tego. Szanowni Państwo, mamy następne pytanie. Że Pan jest tak dobrym człowiekiem, że Pan obrazi to miasto. Szanowni Państwo, jest pytanie następującej treści. Czy wyniki Pańskich badań zostały lub zostaną opublikowane w jakimś anglojęzycznym, specjalistycznym czasopiśmie? Ja rozumiem, że Pan Profesor opublikował cały szereg różnego typu prac w anglojęzycznych czasopismach, ale rozumiem, że chodzi o tę prezentację. Tak, proszę Państwa, ja oczywiście każda praca naukowa, oryginalna, jest publikowana. Tak jak mówiłem, metodyka do tej pracy została wypracowana i użyta do na przykład tych materiałów kompozytowych, sprawdzona przy wahadłowcu Columbia. Raport do takiej pracy również był zrobiony przez pana Bocieriego i przeze mnie. Tak, moje publikacje są złożone, były pokazywane na konferencjach. Na konferencji w Pasadenie, na przykład, notabene zapraszałem ekspertów pana Laska już we wrześniu 2011 roku. No niestety, nikt nie przyjechał z ich strony, także miałem okazję prezentować tak zwaną prezentację plenarną, godzinną dla 200 ekspertów w mojej dziedzinie z 20 kilku krajów. Wszyscy przyjęli te wyniki bardzo pozytywnie dla tych państwa ciekawskich. Jedna osoba wyszła z sali. Z Rosji. Dziękuję.
Po tym spotkaniu dostałem, bo oczywiście miałem wiele innych prezentacji, niedawno miałem na Uniwersytecie Carnegie Mellon w Pittsburghu, jest to bardzo dobry uniwersytet. Im tak ta praca się podobała, że zamieścili ją na swoim prywatnym, uczelnianym YouTube i każdy z Was, Państwa może znaleźć to, wystarczy napisać w Google Carnegie Mellon Pinienta. Pokaże się, jest po angielsku, ta sama, prawie taka sama prezentacja. To, że oni umieścili to, tą prezentację tam, a przecież to jest ich wolna wola, ja nie mam na to wpływu, to dla mnie jest dowód uznania mojej pracy i szacunku do mojej ekspertyzy. Będzie niedługo publikacja wydana przez profesorów tutaj w Polsce po konferencji smoleńskiej w języku polskim i będzie publikacja po zakończeniu recenzji w języku angielskim. Muszę powiedzieć jeszcze ciekawostkę, że po tej konferencji w Pasadenie zostałem zaproszony do Chin na turnę po Chinach z tym właśnie wykładem. Zrobiłem to w 5 instytucjach, w 4 miastach i wszędzie byłem bardzo mile witany. W jednej z tych miejsc, to jest w Pekinie, byłem przyjmowany przez korporację Comac. Korporacja Comac to jest chiński Boeing albo taki ekwiwalent, czy Airbus, oni budują duże samoloty. Bardzo im się podobała ta praca, ten efekt, do tego stopnia, że w grudniu prezydent tej korporacji z kilkoma wiceprezydentami przylecieli do Ohio, do Akron, żeby podpisać umowę między moją uczelnią a tą korporacją na współpracę na przyszłość. Wiem, że są profesorowie tutaj w Polsce, którzy mogliby to samo zrobić. Na przykład profesor Niezgoda z Wojskowej Akademii Technicznej. Znam jego umiejętności, wiem, że jest świetnym fachowcem. Rozmawiałem z nim, bo mówię, słuchaj, ty jesteś po tamtej stronie. Okay? Jeżeli ty zrobisz swoje wyniki, no to, a ja wierzę, że wyjdzie mu to samo, no bo nie może być inaczej, nie? Nie namawiałbym go, gdybym obawiał się, że będzie inaczej. Więc no zrób to. On mówi, no bardzo chętnie bym zrobił, ale potrzebuje 1,5 miliona złotych. No trudno się dziwić, że potrzebuje funduszy na zrobienie takiej pracy. Co ciekawe, dowiedziałem się, że ten piękny stadion w Warszawie, utrzymanie miesięczne kosztuje 3 miliony. A pan Lasek powiedział, że nie mamy pieniędzy na takie kłopoty, żeby dawać panu niezgodzie. No to przepraszam, to coś tutaj mi nic nie pasuje. Tak, nam też bardzo wiele rzeczy nie pasuje, ale dzięki panu profesorowi mamy bardzo jasną informację. Ja chciałbym zadać na sytuację jeszcze pytanie. Tak się składa, że dochodzimy do takiego momentu, gdzie dalsze mydlenie oczu opinii publicznej w Polsce przestaje się udawać. Dzięki takim profesorom jak pan profesor Gnięda, czy inni eksperci pracujący zespołem parlamentarnym pod wodzą pana Antoniego Macierewicza. Dzisiaj dzięki takim filmom jak film Anatomia upadku Anity Gargas nie sposób już pewnych rzeczy przemilczać. Nie wiem, czy państwo zdążyli zauważyć taką informację, ale przeglądając portale zauważyłem, że Telewizja Polska zadeklarowała, że emituje oba ostatnio pokazywane filmy. Z drugiej strony ten słynny paszki będący wizualizacją raportu Anodiny i Millera z jednej strony, a z drugiej strony Anatomii upadku i ma ktoś być wyemitowane jednym po drugim z udziałem ekspertów. Mam pytanie pana profesora, czy pan profesor będzie jednym z nich? Tego ja nie wiem. Spotkałem się z tyloma, proszę państwa, oszczerstwami. Mówili, że ja tylko do odmieszania bata jestem, ja w ogóle nie jestem profesorem, a za inżynierem to ja teżkę tylko mogę nosić. Że ten Uniwersytet of Akron to jest jakaś mała szkołka średnia, zawodowa. No jest to 30-tysięczny uniwersytet. No, ja naprawdę nie mam problemu z robieniem pracy naukowej,
ale nie sprzyja mi opluwanie mnie i wesztanie mnie, nie tylko mnie, ale takie e-maile przychodziły do moich do przełożonych, do rektora, do moich kolegów z NASY. Rektor przyszedł do mnie i mówi: panie kolego, musi pan coś ważnego robić, bo nikt nie dostaje takich e-maili. Może powiedział, że miarę człowieka rozpoznaje się w wielu ilości i jakości jego wrogów. Także panie profesorze, to trudno, tak? To już musi być. Chciałbym jeszcze może dodać tylko, że najbardziej cenną dla mnie uwagą było w pewnym momencie, kiedy cała grupa studentów to z pierwszego, drugiego roku przyszła do mnie i mówią: panie profesorze, pan jest bardziej sławny niż Michael Jackson. Szanowni państwo, chciałem powiedzieć, że te przygody, o których pan profesor tutaj wspomina, w jakiejś mierze także znalazły sobie miejsce w Lublinie. Szanowni państwo, cieszę się bardzo, że dobraliśmy szczęśliwie do końca, że państwo Gniędowie zechcieli przyjąć nasze zaproszenie, robiąc nam ogromny zaszczyt z jednej strony i ogromną frajdę także intelektualną. I myślę, że wszyscy państwa też tak uważacie, że warto było zaprosić państwa. I tutaj myślę, że teraz chciałbym dziękować panu. Dziękuję za uwagę.